Cześć, ja jestem Viper i zapraszam na kolejny materiał z serii Shadow of the Tomb Raider. No jak pamiętacie, w poprzednim odcinku były problemy. Musiałem zainstalować starsze sterowniki. No i na razie problem zniknął, również i z dźwiękiem, o dziwo. Most jest opuszczony. Także już teraz idziemy za Johna. Może. Ale możemy też zebrać... Możliwe, że inkowie. Sporo trochę truskawek. Trochę truskawek, trochę malin. O! Chciałbym, by ta konstrukcja oznaczała, że zmierzamy w kierunku wioski. Ja też. A tutaj? Quechua. No i tutaj już nic nie ma. Tylko tak, Johna szedł na górę. Chcesz spróbować? Zostanę raczej przy wodzie z samolotu. O! Ucz się starożytnych dialektów? A, można jednak. Nie rozumiem tego dialektu. Coś musiałam przeoczyć. Gdybym wiedział, ile czasu będę musiał spędzić w terenie, byłbym pilniejszym uczniem, kiedy byłem przez rok w harcerstwie. Jaka fajna papuga. Cóż, z uwagi na odleci jak podejdę? No jasne. Muszę się przedostać na drugą stronę. A ty? Byłaś kiedyś w harcerstwie albo na obozie? Szkoła z internatem się liczy? Nie wiem. Szkoła z internatem się liczy? Pewnie nie, ale Rod pokazał mi kilka rzeczy. W zasadzie to zawsze wolałam przebywać w towarzystwie dorosłych. Tak, brakuje mi tego gościa. Mnie też. Opisuję coś, co jest blisko. Dwa węże strzegą życia i śmierci. Więzi mnie ich wieczna walka. Dobra. Bez Eliego twoje ramię powinno szybko się zagoić. Tak. Czuję się już dużo lepiej. Co ja tu powinienem zrobić? Za ciężkie. Pomóż mi. Nic. Dobra, opuść mnie. Powoli. Co to miało, co to ma i czemu to ma służyć? Tutaj mam... Woda musi zacząć płynąć. A co tu jest w ogóle na dole? Czy zejść tam na dół, zobaczyć co tam się dzieje? Co to było? A, grzybki. To chyba były podgrzybki. No i tak, mamy kolejne punkty, ale... Zobaczcie, tutaj jeszcze... Tutaj jest jeszcze lina. No i nic więcej tutaj. Tak, spiąć się na to nie da, więc... Więc idziemy na górę, pogłówkujemy tutaj na górze. Co w ogóle tutaj... Czy może trzeba... Nic z tego. Woda musi zacząć płynąć.
Do czego ja mam przyczepić, kurczę, tą linę, jeżeli już? Nic z tego. Jak myślisz, kto to wszystko zbudował? Możliwe, że Inkowie. Ciekawe, czy jeszcze raz będę musiał to przeczytać. A, jednak już nie. Chciałbym, by ta konstrukcja oznaczała, że zmierzamy w... Most jest opuszczony. Może te przeciwwagi pozwolą nam go podnieść. Może. No powiem wam, że nie mam pojęcia. Założę się, że tę wodę da się pić. Chcesz spróbować? Zostanę raczej przy wodzie z samolotu. A, jeszcze mogę tutaj się spiąć. Gdybym wiedział, ile czasu będę musiał spędzić w terenie, byłbym pilniejszym uczniem, kiedy byłem przez rok w harcerstwie. Ej, coś się ruszyło. Wydaje mi się, że woda zasila jakoś most. A ty? Byłaś kiedyś w harcerstwie albo na obozie? Szkoła z... Za ciężkie. Pomóż mi. Woda spływa do wiadra. Dobrze, przekonajmy się, do czego służą te przeciwwagi. Aha, teraz muszę zejść na dół. Ach, wiadro przecieka. Chodź do środka, spróbujemy jeszcze raz. Kurczę, z powrotem na górę. No nie no. No dobra, spróbujmy jeszcze raz. Dobra, Johna, możesz puścić. Ha, ha, ha. Przejdźmy na drugą stronę. A, to muszę się wdrapać jeszcze tu na górę. No i pięknie. Chyba trzeba tędy przejść. Idź przodem. Co to? Wydaje mi się, że to jakiś ołtarz albo... Złoto! Pomożesz mi z tym? Jasne. A to co? To receptura. To wygląda na mieszankę ziół, które poprawiają skupienie. Przyda się, jak będzie więcej jaguarów. Oby tak nie było. Tutaj jest wyjście. Oko orła, przytrzymaj LB. Ale sobie tutaj poprawię. Przytrzymaj LB, a potem naciśnij Y, aby użyć mieszanki przenikliwości. Przenikliwość pozwala larze wyczuwać zwierzęta i naturalne zasoby w otoczeniu. LB i Y. Aha. No dobra, a tutaj czy coś jeszcze jest? Zbliżamy się do wioski. Nie mogę doczekać się powrotu do cywilizacji. Mhm.
No fajnie to wygląda. Ciekawe jak długo będą podświetlone. O, już. Różnią się od tych ruin z Meksyku. Czy w zapiskach twojego taty jest coś o Peru? Nie, chodzi mi o to, że podobno gdzieś w Peru leży tajemnicze złote miasto. Paititi. Szuka go każdy łowca skarbów na ziemi. Notatki taty urywają się w Meksyku, jakby stracił zainteresowanie, albo... Sama nie wiem. Następny dziennik dotyczy już Syrii. Mamy następny obóz. Ciekawe, ile mamy punktów już. 2. Więc mogę... Przejście. Wygląda obiecująco. Sobie to... pozyskać. Tą skąd miejętność. Będziemy wiedzieć, że jesteśmy na dobrej drodze, by znaleźć ukryte miasto? Ruiny mają... A w ekwipunku... W ekwipunku już nie mogę nic zrobić, brakuje mi skór. Wypadałoby... zapolować na to i owo. No, niech się aktywuje ten iksik. Dobra, teraz tutaj truskawki. No i teraz już tylko, ale ciekaw jestem, bo tutaj jakby tu jeszcze coś jest. Dobra. Czy coś jeszcze? No, chyba to już... To by było na tyle. To wchodzimy w takim razie z Johna. Myślę, że możemy wydostać się tędy. Johna! Pomóż mi z tym. Na 3, 2, 1. Dobre sobie. O kurde. Chyba zapoluje jeszcze na mnie. Kurczę. Nie mam strzał. No niech to diabli wezmą. Oż kurde. Gdzie on jest? Jest tutaj. Ach, mam strzały wreszcie. No kurde, co jest?
Kurde, nie trafiłem. Znowu, kurde, nie trafiłem. Gdzie ty jesteś? Nie mogę. To szlak trafi. Ach, kurde. Nie mam strzał, no. Muszę go tak atakować. Mam strzały. Jest, wreszcie. Oprawić go jeszcze, kurde, muszę. A nie mogę, ale jaja. Wszystko gra? Pomóż mi z tym. Źle z twoimi plecami. Teraz go oprawi. Dobra, rozbiję obóz. Możecie zjeść sobie rysia przecież. Co, ty kolego taki smutny. No proszę, skóra już oprawiona. Daj mi chociaż rzucić okiem. Nie jest dobrze. Wiesz co, tyle ostatnimi czasy przeszliśmy, że zacząłem myśleć o bracie. Zawsze starałem się go chronić. Przed moim ojcem. Przed nim samym. Pocałuj ją, idioto! Ale straciłem go. Zrobiłeś, co mogłeś. Nie będziesz o bracie teraz tutaj gadał. Gdybym był we właściwym miejscu i właściwym czasie, nadal by tutaj był. Gdybym miał oczy z tyłu głowy... Nie możesz wszystkich ochronić. Gdzie są twoje rany na tych plecach? Dziękuję. Co? Brakuje mi go. Wiem. Moi rodzice też za nimi tęsknię. Śniła mi się ostatnio moja mama. Tak? Mhm. To było takie realne. Kiedy byłam mała, tata nie mówił mi wszystkiego. Ukrywał to,
co było związane z nią. Dlaczego tak robił? Kiedy zmarła, myślał, że byłoby to bolesne. Oczywiście to mnie nie powstrzymało, węszyłam. Ale nadal mam tak wiele pytań. Zostawił tyle tajemnic, ile rozwiązał. Dominguez mówił, że zamierza stworzyć świat od nowa za pomocą skrzyni i szczel. Gdybyś miał taką potęgę, co byś zrobił? Pewnie bym spanikował. Nie chciałbyś wrócić do czasów, kiedy żył brat i z nim być? Miałbym stracić resztę? Nie ma opcji. Lubię ten świat. Jest... On nie jest idealny. Ale wszystko, co kocham, teraz jest tu. Aby zdobyć swój skarb, łowca przygód Lara Croft musi przechytrzyć króla, a w zakazanej świątyni odkryć zagadkę Białej Królowej. Na drodze będzie czekać wiele wyzwań. Lara, chodź odrabiać matmę. Łowca przygód nie może się ociągać. Już za minutkę, tato! Wejdź do zamku. Wysokie mury zamku zdają się rzucać jej wyzwanie. Przedziwne zwierzęta stają na drodze bohaterki. Trudno powiedzieć, czy pragną krwi. Nie, interesuje Roska mnie tylko musi praca. Uważać, aby nie wzbudzić podejrzeń Kto? Króla. Atlas? Zdaję sobie z tego sprawę. A co Lara ma z tym wspólnego? Jest w tej chwili w pokoju, odrabia pracę domową. Nie ma za wiele czasu. Strażnik króla nie spodziewa się, że Croft wespnie się po zamku. Zamkowa wieża jest wyższa niż się wydawało. No, uważaj. Nasza bohaterka dostrzega wejście. Sporo ryzykujesz, moja droga. Sio, spadaj! Młoda Lara staje oko w oko z wysokością i niebezpieczeństwem. I wypycha je z umysłu. Już prawie. No wskakuj.
łapie równowagę i widzi swój cel. Naprzód do zakazanego grobowca. Parapety są uszkodzone. Musi przecisnąć się do środka. Jest tak blisko, że czuje to nosem. Ale niewidzialne pole siłowe zakraca jej drogę. Musi to gdzieś być inne wejście. Niewidzialne pole siłowe. Zmęczona bohaterka w końcu dociera. Co za wyobraźnia. Jesteś na samym szczycie. Nie stękaj, nie stękaj. Wreszcie na dole dostrzega przejście. Będzie musiała bardzo uważać. Oj, tak, tak. Dlaczego w ogóle robię te głupoty? Cholera! Dobre sobie. Z własnej brawury. Jest już blisko. Wreszcie Lara dociera do zakazanego grobowca. Nocą wielki nietoperz porwał królową na 30 stopień północny i 90 wschodni. Przelała swe serce piórem. Światłem uwolnisz jej miłość. Ciekawe, czy biała królowa jest samotna. Współrzędne mogą mieć coś wspólnego z globusem. Chyba na odwrót powinienem ustawić. Chyba tutaj 30. A tutaj 90. Co teraz? Współrzędne mogą mieć coś wspólnego z globusem. Moi drodzy, zakończymy. Może ja nie pamiętam dokładnie to, co było napisane na tej kartce, ale zaraz sobie odświeżymy pamięć. Egipska szkatułka ze złym okiem. Jej bizantyjski zwój. Sprawiedliwość jest niezmienną. Trzydzieści północnej. 30 i 90. No to dobrze pamiętałem. I stałą wolą. Aby każdemu przedstawić jego prawo. Cesarz Justynian. No jest. 90. I 30. No i co teraz? Trzeba zrobić? Współrzędne mogą mieć coś wspólnego z globusem.
Dokładnie. Dokładnie jest Ameryka Południowa. N tam było. I 90. I 90 E. To mam 90 W. To. Światłem uwolnisz jej miłość. To działa! No to niepotrzebnie tutaj się martwiłem. Wystarczyło zajrzeć, kurczę, do artefaktów. No to moi drodzy, zapraszam do następnego materiału. Będziemy kontynuować przygodę razem z młodą Larą. Zobaczymy, co ona tutaj jeszcze odkryje ciekawego. Drabinka się opuściła. Jeżeli film wam się podobał, zostawcie kciuka i komentarz. I pozdrawiam, cześć!